Witam, wybrani, kochani. Mateusz 22:14, wielu powołanych ma wybranych. Jana 15:16-27, nie byście mi wybrali, ja was wybrałem. Czyli Jezus teraz wybiera, bo powołanie już się skończyło. Ponad 100 lat byli badacze Biblii, świadkowie, adwentyści, protestanci, którzy wyszli z objawienie 18:4 z katolicyzmu. No ja bym chciał, żeby Kazik już ze mną zaczął rozmawiać, bo Jezus pozwala, Jehowa zabronił rozmawiać. Jana 10 rozdział 16 werset. Jako jeden pasterz i właśnie Jezus arcypasterz. Bo Ezechiela 34 rozdział. Dziękujemy już fałszywym pasterzom, fałszywym nauczycielom. 2 Piotra 2 rozdział od 1 do 3. Bo Mateusz 23:8 jest jeden nauczyciel. Jeden ojciec w niebie. Mateusz 23:9. Jeden ojciec w niebie. No i 1 Tymoteusza, 1 rozdział 17 werset. Właśnie tego ojca widział Paweł, czyli Szaweł. Dzieje apostolskie 9:5. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. Czyli jestem świadkiem Jehowy, tak? Świadek Jehowy, który prześladujesz. Nie. Pomyliłem. Także ja jestem Jezus, czyli Jezus to ja. Jezus mnie tu posłał. A świadkowie Jehowy mnie prześladują, bo nie chcą współpracować dla Jezusa, który wyszkolił 12 uczniów. Znaczy 11, bo 12 diabeł go zdradził, Judasz. No i teraz Jezus się nie zmienia. Hebrajczyków 13:8 w duchu prawdy. Jana 6 rozdział 63, Jana 8:32, prawda nas wyzwoli z kłamstwa religijnych faryzeuszy. Także dzisiaj też są faryzeusze, też są fałszywi nauczyciele, uczeni w piśmie i tak dalej. No ale to są ci, co mają właśnie pisma, badają pisma i nie mogą poznać, o co chodzi, nie? Jaka ta prawda jest. Oczywiście prawda jest tylko w Chrystusie. Efezjan 4 rozdział od 20 i 21. Prawda jest w Jezusie. I apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie 9:5. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. Czyli ten Jezus się nie zmienia. On jest tylko jeden, ten prawdziwy. Ale nie Jezus katolicki czy Świadków Jehowy, największy ze wszystkich ludzi, gdzie zawsze on, Jehowa, tam jest najważniejsza. I Jezusek, no, tylko ich wyszkolił chodzić po domach, ale Jezus by nie stał na stojaczku, tak? To ciało kierownicze im kazało. I reklamują firmę Jehowa. Strażnica, korporacja finansowa, przebudźcie się. Także oni mają się przebudzić, Efezjan 5:14, bo są martwi dla Chrystusa, którego ja głoszę, którego głosił Filip, Dzieje Apostolskie 8:5, którego głosił apostoł Paweł, apostoł Piotr, bo wszystkie apostoły, uczniowie Jezusa głosili Chrystusa. I Judasz się zdradził Jezusa, Judasz. To świadkowie jeszcze go nie zdradzili, a się zapierają. Bo zamiast łowić ludzi, to oni łowią stojaczki, wózki. No Piotrek po zmartwychwstaniu poszedł łowić ryby, a Jezus mówi: paść moje owieczki, czy mnie kochasz? I on głosił Chrystusa jako jednego pasterza. I dzisiaj wszystko, pszenica właśnie dojrzała. Mateusza 3:12 i mamy zebrać pszenicę i Mateusz 13 rozdział 11 werset i 38 do 50 13 rozdziału, że żniwo to koniec świata, czyli koniec kłamstwa, żeńcy to aniołowie i ja jako syn króla najwyższego Bogdan, anioł 1 z 12 objawień 21:12 przekazuję wam pokarm za darmo na czas słuszny, nie trzeba płacić, nie zbieramy pieniędzy jak ciało kierownicze, które zrobiła sobie firmę, tak, rzymski kościół powszechny. Po prostu to jest cura w przetecznicy synagogi szatana, objawienie 3:9, objawienie 2:9, objawienie 17:18 rozdział. Także Chrystus wybiera, baranek Chrystus Jezus zwyciężył i ci, co wybrani, naśladują króla nad królami bez Pana. Bo co innego jest panowanie, co innego jest służenie. Mateusz 20 rozdział 25-28 dał nam służbę Chrystus. Służebne służbę. I Armagedon, zobaczcie. U Świadków Jehowy jest to wojna, a tu jest napisane miejsce. 16 werset. Zgromadził nas na miejsce. Czyli świadkowie myślą, że wojna, Armagedon i że Jehowa wszystkich unicestwi, kto nie jest Świadkiem Jehowy. Oczywiście ja tam byłem 6 lat, ja na 16:2 oni mnie zamordowali, w sensie tym, że ostracyzm.
i 1 Jana 3,15. Teraz mnie nienawidzą za to, że byłem tam i głosiłem im Jezusa, Mateusz 23,1 jako uczeń Jezusa, bo już wtedy wiedziałem, że jestem uczeń Jezusa. Czyli Jezus, czyli baranek, idę za barankiem, nie zjadam baranka, nie idę za Jehową kobietą, czy Ellen White, czy przetecznicą rzymskiej Kościół Powszechny. Także czasy pory znacie i czas wybudzenia, Mateusz 24, 5, 6 werset, bo wszystkie zasnęły dziewice, tak? 5 mądrych, 5 głupich. Kazik ma 72 lata, 72 lata, zobaczcie, brzuszka nie ma, szczupły, na głowie platyna, no i Basia, jego żona. Także Kazik brał udział w komitecie sądowniczym, bo oni mnie wykluczali, tak, bo takie mają swoje zasady. Jak ktoś myśli o Jezusie za dużo, to go wykluczają, jak jeszcze mówi o tych sprawach, zadaje pytania, bo tam nie może być Duch Chrystusowy, Rzymian 8:9. Także tam nie ma Ducha Chrystusowego, tylko jest Duch Jehowy. Ale w przykładzie Nowego Świata, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 10 do 12, w imieniu Jezus jest zbawienie, w imieniu Jezus. Dzieje Apostolskie 17, 7, Król Jezus, apostoł Paweł, Szaweł, głosił go. Dzieje Apostolskie 9, 5 do 25. I żeby świadkowie byli tacy gorliwi dla Chrystusa, jak dla Jehowy teraz obecnie firmy amerykańskiej. To czas pokaże, ja tylko przekazuję Łukasza 14, rozdział 15 do 33, bo jestem uczniem Chrystusa Króla i On mi tu posłał Chrystus, tak samo jak posłał apostołów, bo Jego Duch Prawdy, Jego prawda się nie zmienia. Także mamy Króla nad królami, bez Pana i bez Jehowy.